Szczęść Boże, Jakub Więcław, zapraszam na program Warto zauważyć w mijającym tygodniu, a wydarzenia ostatniego tygodnia będą komentowali razem ze mną redaktorzy naszego dziennika, pani redaktor Aneta Przysiężniuk-Parys oraz pan redaktor Robert Popielewicz. Szczęść Boże, witam państwa. Szczęść Boże. No właśnie, i pierwszy temat, który przed nami, no właśnie, przed nami temat, a za nami święto Wojska Polskiego. Na ulicach Warszawy pojawił się sprzęt wojskowy, pojawili się żołnierze, a na niebie nowoczesne myśliwce. Zapraszam na materiał. Pierwsza w wolnej Polsce defilada miała miejsce w 2007 roku. Uroczystego przeglądu oddziałów Wojska Polskiego dokonał prezydent Lech Kaczyński. Po 17 latach tradycja jest kontynuowana. Przez warszawską Wisłostradę przeszło 2000 żołnierzy. Drugi raz były wśród nich Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. I niszczenia celów powietrznych na bliskich odległościach. Do tego kilkaset sztuk najnowszego sprzętu wojskowego, w tym pojazdy Baobab polskiej produkcji. Nad stolicą przeleciały m.in. amerykańskie myśliwce F-35, które już niebawem będą na wyposażeniu naszej armii. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz uhonorował podczas defilady sierżanta Mateusza Sitka, który w maju na granicy z Białorusią został zamordowany przez migranta. Był pierwszym od 10 lat polskim żołnierzem, który zginął na służbie. Bronił granicy Rzeczpospolitej i oddał za nią życie. To jest nasz bohater. Pierwszy czołg Abrams, który pojedzie z warszawskiej brygady pancernej, z Wesołej, będzie nosił jego imię. No piękna to była defilada, trzeba przyznać. No i pytanie do szanownych moich gości. Jak się państwu defilada wczorajsza podobała? Oczywiście bardzo dobrze, że ta tradycja jest kontynuowana i jeśli chodzi o samo wydarzenie, to cieszy, że jednak obecnie rządzący również ją zorganizowali. Natomiast no wiadomo, że gdzieś tam z tyłu głowy pobrzmiewa no, fakty, tak? Bo to jest jakby takie trochę na pokaz to, co zobaczyliśmy wczoraj podczas defilady. No, natomiast fakty są takie, że nie zawsze ci obecnie rządzący byli dumni z tej Polski. No a już a propos tego Abramsa, prawda, który jest też trochę dedykowany pamięci tragicznie zmarłego żołnierza na granicy. No wiemy, że przecież żołnierze broniący granicy przez obecne władze mają za to, że właśnie stają w obronie naszego bezpieczeństwa, mają różne sprawy, są badane kwestie tego, czy rzeczywiście we właściwy sposób użyli broni i to prowadzą właśnie taką politykę te władze, które tak pięknie wspominały śmierć młodego żołnierza na granicy, więc no jest tu wiele takich nieścisłości, takich trochę no, podwójnych wrzutek rządu, które polegają na tym, że z jednej strony na przykład też wycofuje się naukę i o patriotycznych wydarzeniach z historii Polski, czy z programów usuwane są książki, które mówią o naszym bohaterstwie, no a z drugiej strony właśnie mamy taką tutaj pokazówkę. To tak nie powinno wyglądać. No nie mówiąc już o tym, że sama bitwa warszawska nie będzie najprawdopodobniej upamiętniona przez postawienie odpowiedniego postumentu, pomnika. Wiemy, że władze koalicji 13 grudnia wycofują się z tego pomysłu. Także jest to taka trochę właśnie, trochę dziegciu tam w tej łyżce miodu, jakbyśmy powiedzieli. Panie redaktorze, a pan jak to widzi? Jest się z czego cieszyć z tej defilady, czy raczej musimy mówić o tej hipokryzji rządzących? No ja bym tutaj nie tylko obecnie rządzących, ale tych polityków, którzy sprawowali władzę na przestrzeni, dajmy 10-20 lat,
No, jest sporo zaniedbań. Jak wiemy, no, kupujemy teraz nowoczesny sprzęt, tylko ten sprzęt trafi do nas za parę lat, 2, 4, może 8. No, jest niepokojące to, że nie mówi się nic o inwestycjach w polski przemysł obronny. Nie mamy przecież naukowców. Mamy. Tylko trzeba im dać pieniądze, trzeba im stworzyć warunki i trzeba pozwolić, żeby mogli projektować i wytwarzać broń. Nie możemy się opierać tylko i wyłącznie na samej produkcji zagranicznej. Sojusze są zawierane. No, teraz mamy łatwość zdobywania tego nowego sprzętu nowoczesnego. Wspaniale, no ale musimy pamiętać, że mogą być różne czasy i czasami potrzeba będzie tego sprzętu krajowego w jak największym stopniu mieć. No, kolejna sprawa. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że zmiana w prawie jest przygotowywana, że żołnierze będą mogli nosić zarost, że będą mogli mieć tatuaże w widocznym miejscu. No na litość boską. Żołnierz został zadźgany przez nachodźcę na naszej wschodniej granicy, a my nie zmieniamy tak prawa, żeby żołnierze mogli i powinni używać broni wobec każdego napastnika, żeby później żołnierz nie musiał się tłumaczyć, dlaczego użył tej broni. Granica jest po to, żeby żołnierze jej bronili i bronili ją z pełną świadomością, że państwo się za nimi wstawi, że nie będą ciągani po sądach, nie będą przesłuchiwani, nie będą zamykani w aresztach. Oni są od tego, żeby zapewniać nam nasze bezpieczeństwo. A to, że żołnierz jeden z drugim będzie mógł sobie brodę nosić, czy mieć tatuaże w widocznym miejscu, no to na pewno nie jest ważna sprawa i potrzebna. No ja na przykład nie chciałbym widzieć żołnierzy wytatuowanych od stóp do głów. No właśnie, a co do żołnierzy jeszcze, no bo rząd i poprzedni i ten chwali się tym, że ta armia jest cały czas powiększana, a dane na lipiec to jest 216 tysięcy żołnierzy. A mają państwo takie pełne przekonanie o tym, że gdyby dziś, nie daj Boże, doszło do jakiegoś zagrożenia, że musielibyśmy się zmobilizować i walczyć z agresorem, to naprawdę mamy 216 tysięcy żołnierzy, którzy są w pełni gotowi do tego, żeby Polski bronić? Tak, oczywiście to jest bardzo niepokojące, ale to jest efekt właśnie tego, że poprzedni rząd PO-PSL redukował znacznie te nasze zdolności, ponieważ wierzył bardzo no, bezkrytycznie w tą wielką przyjaźń z Władimirem Putinem i był to ten słynny reset. Teraz nadrobienie tych strat jest rzeczywiście no, bardzo trudne. Musi mocno przyspieszyć. Na to jeszcze przecież oczywiście też nachodzą problemy demograficzne, bo też trzeba tych ludzi skądś wziąć, jak nie teraz, a jeżeli są w planach, prawda, 300-tysięczne armie, to tym bardziej. Więc efekt zaniedbań jest tutaj porażający, widoczny, dlatego tak może szczególnie widzimy to przyspieszenie, jeśli chodzi o modernizację polskiej armii, o zakupy, no, no ten wzrost tych wojskowych rzeczywiście jest, natomiast no, niestety nie da się tego nadrobić i to jest fakt, z którym musimy sobie, no, który musimy sobie uzmysłowić i z którym obecnie rządzący, którzy no, podpisali się pod tymi niepokojącymi zmianami ze swoich poprzednich rządów, no, myślę, że powinni mieć świadomość, choć no, niestety obawiam się, że ta refleksja no, jest tutaj rzeczywiście może spóźniona. Ale zastanawiam się też bardziej nad tym, w tym kontekście, nad tym, że no mamy tę liczbę 216 tysięcy, są plany 300 tysięcy żołnierzy w polskiej armii. Pytanie, czy to nie jest takie pudrowanie rzeczywistości trochę, bo wiemy, że wśród tych 216 tysięcy osób są te osoby, które były na tej dobrowolnej, zasadniczej służbie, które odbyły miesięczne szkolenie, no i one są już w tej sumie. No pytanie, czy z jednej strony tak, mamy liczbę, którą możemy się pochwalić, jesteśmy pod względem liczebności trzecią, czwartą armią w NATO, ale z drugiej strony, czy to są tacy prawdziwi żołnierze, dobrze wyszkoleni, przygotowani do tego, żeby iść dziś stać przy naszej granicy i nie przepuścić agresora. Na pewno ci, co sami się zgłosili, żeby odbyć przeszkolenie wojskowe, żeby nauczyć się strzelać, są wartością dodaną każdej armii. Bo nie ma z żołnierza pożytku, jeśli on idzie tam z przymusu i w sytuacji no, takiej konfliktowej, to nie wiadomo, jak się zachowa. A jeśli idzie on tam po to, żeby dobrze zarobić?
No, ale jak idzie, żeby dobrze zarobić, to i musi być dobrze wyszkolony, bo to powinno iść w parze, że nie tylko to, że pójdzie do jednostki, odbije kartę, coś tam postrzela trochę, no i dostanie pieniądze. Tak nie powinno być. Jeszcze uważam, że u nas powinny zostać zmienione przepisy, jeśli chodzi o dostęp do broni. Były zapowiadane, że strzelnice będą w każdym powiecie, że no, będzie ułatwiony dostęp do broni dla Polaków. I co? I nic się nie, praktycznie nie zmieniło. Jeśli chcemy myśleć o obronie ojczyzny, to powinniśmy udostępniać tą broń rodakom, tym, co chcą strzelać, chcą się uczyć strzelać, chcą bronić ojczyzny. I to byłoby dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o tą taką oddolną mobilizację, tak? Tak, oczywiście. No, Wojska Obrony Terytorialnej się właśnie składają praktycznie z ludzi z danego terenu, którzy znają swój teren, są lokalnie związani z tą społecznością, no i chcą właśnie posługiwać się tą bronią, chcą być tymi żołnierzami, chcą bronić tej swojej małej ojczyzny. I właśnie to powinniśmy rozszerzać na cały kraj, powinniśmy zadbać, żeby ten duch patriotyczny w narodzie nie ginął. A Maciej, na koniec tego tematu jeszcze tak krótko dopytam. Mają Państwo przekonanie, że kiedyś nadejdzie taki czas, że politycy naprawdę wyłączą kwestie wojska, kwestie armii spoza polityki? Pomysły jednych będą kontynuowane przez drugich, bo będą wspólnie omawiane w konkluzjach wypracowanych powiedzmy w Sejmie i będą razem realizowane, a wojsko przestanie być dla polityków takim tłem do zrobienia sobie dobrych zdjęć, tłem, które ma, powiedzmy, odsunąć uwagę od problemów, które rządzący mają w innych kwestiach, te kwestie bezpieczeństwa, no bo tak się zdarza, że wojsko, że czołgi nie będą wysyłane na pikniki, na których będą politycy różnych partii. No, patrząc na stan umysłowy naszej klasy politycznej, widać, że byłby z tym ogromny problem, żeby znaleźć to wspólne ten wspólny mianownik. Dlatego no rzeczywiście obawiam się, że tylko naprawdę realne niebezpieczeństwo i wróg u naszych granic albo już poza naszymi granicami być może wymusiłby tą współpracę i to by właśnie nie grać kwestiami wojska, kwestiami bezpieczeństwa politycznie. No mam nadzieję, że tak się nigdy nie stanie, że jednak będziemy to bezpieczeństwo mieli zapewnieni. Natomiast rzeczywiście no nasza klasa, jak widać, z roku na rok to się nie polepsza, prawda? To jest widać ewidentne bicie piany i wykorzystywanie do celów politycznych wszystkiego, no nie tylko wojska i spraw bezpieczeństwa, ale też no różnych bardzo też poważnych spraw w naszym życiu, chociażby ochrona ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, która no, nie powinna być w ogóle kwestią wiary czy religii, a też staje się takim narzędziem i pałką do bicia się nawzajem. Dlatego tutaj jestem niestety pesymistką. To panie redaktorze, słowem końca. Ja myślę, że jeśli politycy będą dbali w pierwszej kolejności o interes Polski, to wtedy dla nich nie będzie żadnego najmniejszego problemu, żeby dyskutować o sprzęcie, o uzbrojeniu armii. Ale jeśli mamy polityków, którzy nie patrzą w pierwszej kolejności na interesy Polski, tylko na interesy Europy czy naszych sąsiadów, no to wtedy nie będzie z tego żadnego pożytku. Czy interes partyjny jeszcze? Dodam na koniec. No właśnie, to była ostatnia defilada Święto Wojska Polskiego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, no bo za rok będziemy już po wyborach prezydenckich, po zaprzysiężeniu nowego prezydenta. Niecały rok nam do tych wyborów został i coraz więcej mówi się o potencjalnych kandydatach. Dziś mówił o tym premier Donald Tusk. Posłuchajmy. Ja mam pewien problem, bo im kategorycznie mówię, że nie jestem zainteresowany osobiście wyborami, startem i że nie będę startował, im częściej to mówię, tym częściej czytam później, że z Tuskiem to nie wiadomo, jak będzie. Nie będę kandydował, nie zamierzam kandydować, bo mam świadka tutaj, minister Nitras dobrze wie, jest jednym z moich najbliższych współpracowników, nie tylko ze względu na prowadzenie resortu, jak wielkiego zadania się podjęliśmy. I te najbliższe lata to jest naprawdę bardzo poważna charuwa. Ja się czuję kompetentny i dobrze w tym miejscu, w jakim jestem.
decyzję o kandydacie Koalicji Obywatelskiej, a może szerzej, może całej koalicji 15 października, powinniśmy ogłosić przed świętami Bożego Narodzenia. I to nie jest ucieczka o tym. Znaczy, wydaje mi się, to jest termin optymalny. Też nie ma co za wcześnie zaczynać kampanii. No właśnie, z Tuskiem to wiadomo jak będzie, pan premier powiedział. Tak zastanawiam się jeszcze, zanim przejdziemy do głównego tematu, skąd u pana premiera taka refleksja, ale to chyba wszyscy sobie możemy na to odpowiedzieć. No właśnie, państwo te deklaracje pana premiera przyjmujecie jako pewnik, nic się już nie zmieni, no i Donald Tusk nie wystartuje w wyborach prezydenckich, no powiemy, często takie plotki się w mediach pojawiały, że taki scenariusz jest możliwy, pani redaktor. Ja nie wierzę, dlatego że wielokrotnie Donald Tusk składał różnego rodzaju deklaracje, włącznie z tą, że nie miał w ogóle uciekać do Brukseli, a prawda, zrobił to no, po kilku miesiącach, czy zostawił rząd polski i chętnie skorzystał z tego, by zasiąść na intratnym stanowisku, więc to wcale nie jest powiedziane. Tym bardziej, że te informacje o tym, że będzie to jednak Donald Tusk startował, nie pochodzą od, prawda, jakichś nieoficjalnych, prawda, nieznanych bliżej nam postaci polityki. Są to często ludzie, którzy w tej polityce siedzą od 20-30 lat. Mam na myśli tutaj między innymi Marka Sawickiego, który no co jak wcale chyba jest człowiekiem, który wie, o czym mówi. I on tutaj wprost wypowiada się, że to Donald Tusk będzie kandydatem PO. Więc ja bym brała takie wypowiedzi jednak na poważnie innych polityków, a nie oczywiście Donalda Tuska. Ponieważ na pewno jest coś na rzeczy. Donald Tusk ma z tyłu głowy to, że wiele lat temu przegrał z Lechem Kaczyńskim, choć był właściwie już no, pewnym, prawda, pewny tego, że zasiądzie w Pałacu Prezydenckim. Tak się nie stało. No, ta porażka tam z tyłu głowy na pewno siedzi i myślę, że no, to ta prezydentura byłaby też zwieńczeniem jego kariery politycznej. No, o tym na pewno każdy polityk by marzył i myślę, że no, trudno, żeby z tego nie skorzystać i nie wykorzystać. No, no, silny jednak jest najważniejszym politykiem swojej formacji, formacji obecnie rządzących, więc na pewno ma mocną pozycję, by wystartować w wyborach prezydenckich. Panie redaktorze, a pan jak to widzi? Donald Tusk będzie kandydował, czy nie będzie kandydował? No tak, jak Radio Erewań mówiło prawdę, tak? No Donald Tusk może teraz mówić, że on nie będzie, nie chce i tak dalej, że on jest tutaj fachowcem na odpowiednim stanowisku, no ale mamy już 8 miesięcy minęło, a co Platforma z tych swoich przedwyborczych postulatów zrealizowała? Poza podpalaniem kraju, ściganiem poprzednio rządzących pod wymyślonymi, zmyślonymi zarzutami, mamy do czynienia z wygaszaniem gospodarki, odchodzeniem od wielkich inwestycji, no to ja mówię, no, ten rząd i premier, to nie można im wierzyć, ufać. Czas pokaże, że zmienił zdanie, powie na przykład, bo go potrzebują na tym urzędzie. Ja to z kolei nie wykluczałbym takiej sytuacji, że padnie pomysł prawyborów w Platformie Obywatelskiej do wyborów prezydenckich i Donald Tusk powie, że no właśnie, współpracownicy mi podpowiedzieli, Donald wystartuj, jak Donald Tusk wystartuje w takich prawyborach, no to raczej domyślamy się wyniku, więc taki scenariusz jeszcze bym widział, taki, z którego Donald Tusk mógłby wyjść z twarzą, żeby nikt mu nie zarzucał kłamstw i różnego rodzaju hipokryzji. Ale mam pytanie o tą drugą część wypowiedzi Donalda Tuska, taki element tam się pojawił, wspólny kandydat całej koalicji rządzącej, czy to jest możliwe na dziś? No wspólny kandydat będzie z Platformy, no bo oczywiście PSL jest marginalizowany, ma niskie poparcie, to samo z trzecią drogą, więc innego kandydata jak kandydata Platformy tam nie będzie. No Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o tym, że mógłby być taki kandydat, ale tylko i wyłącznie Szymon Hołownia. Dokładnie. Wiadomo, że to dla tych mniejszych partii w tym rządzie oznacza też trochę być, a nie być. No jednak wycofanie się już przed pierwszą turą z startowania w tych
wyborach, byłoby trochę takim no, małym samobójstwem, bo to wyklucza ich, prawda, z tej debaty i sprawia, że rzeczywiście potwierdzają fakt, że są tylko przystawkami dla Donalda Tuska i dla jego formacji. Więc myślę, że to byłoby dość ryzykowne. Zapewne każdy, jak to zwykle bywa, zaprezentuje swojego kandydata, po czym no, jeśli dojdzie do drugiej tury wyborów, będzie tutaj cedowanie swojego poparcia na tego najwłaściwszego, czyli no, albo być może będzie to Donald Tusk. A co z kandydatami szeroko rozumianej prawicy? Bo Krzysztof Bosak na początku tygodnia przedstawił taki pomysł, że może trzeba zorganizować prawybory na całej prawicy. Przede wszystkim myślał tu pewnie o Prawie i Sprawiedliwości, Konfederacji i różnych innych takich mniej rozpoznawalnych, znanych środowiskach. Czy to w ogóle wchodzi w grę? Czy Prawo i Sprawiedliwość poszłoby na taki układ? Sądzę, że nie. No, Konfederacja może szukać różnych pomysłów, żeby rozpychać się na tej scenie, ale no, PiS ma póki co większe poparcie niż Konfederacja i raczej nie będzie chciał stawać do prawyborów z kandydatem Konfederacji czy innych mniejszych ugrupowań prawicowych. Panie redaktor? Poza tym myślę, że wyborcy byliby też, no jednak nie, to nie jest tak, jak powszechna opinia głosi, że to są ci sami wyborcy i Konfederacji i PiSu, tym bardziej, że sama nawet Konfederacja jest dosyć, nazwijmy to, no, niejednolitym konglomeratem, więc tutaj by było trudno pewnie znaleźć tę nić porozumienia. I myślę, że no, żadna ze stron, czy to Konfederacja, czy Prawo i Sprawiedliwość, no, nie wycofa się z zaprezentowania swojego kandydata, przynajmniej w pierwszej turze wyborów. Jest to no, trudne, jeśli chodzi o dogadanie się, wręcz niemożliwe. Myślę, że nikt, żadna z tych formacji nie jest też przyparta do muru, prawda, nie traci znacząco w sondażach, więc każdy będzie chciał też sprawdzić, na ile to poparcie teraz po tej serii wyborów, na ile to poparcie teraz jest duże, czy stopniało, czy jest mniejsze, bo to przecież zawsze coś mówi o faktycznym stanie więcej niż no, jakieś sondaże, więc sądzę, że taki wspólny kandydat jest nierealny, ale oczywiście mogą rozmawiać, bo to może no, tylko być, myślę, że z pożytkiem dla Polski. No właśnie, to co do tej kampanii, no bo chyba ten temat tak właśnie kampanii dotyczy i finansowania kampanii i tych poprzednich i kolejnej. Premier Donald Tusk mówi o tym, że Prawo i Sprawiedliwość mogło sprzeniewierzyć, a wręcz ukraść 100 miliardów złotych. Potem się okazało, że ta liczba jest o wiele, wiele mniejsza. Zobaczmy materiał. W ubiegły piątek ministrowie spraw wewnętrznych, finansów i sprawiedliwości w świetle kamer podpisali porozumienie o ściganiu nieprawidłowości poprzedniej władzy. Premier Donald Tusk wystawił rządowi Prawa i Sprawiedliwości taki oto rachunek. To jest kwota, która w tej chwili po tych kilkumiesięcznych badaniach osiągnęła 100 miliardów złotych. Szczegóły w sprawie kosmicznej kwoty miał przedstawić zespół Krajowej Administracji Skarbowej. Instytucja prowadzi audyty m.in. w ministerstwach i państwowych spółkach. Jednak trwające już pół roku poszukiwania nieprawidłowości nie potwierdzają sprzeniewierzenia publicznych środków na tak ogromne kwoty, na co wskazuje wypowiedź szefa Krajowej Administracji Skarbowej Marcina Łobody. Nieprawidłowości, które zostały już udokumentowane i precyzyjnie określone, to jest około 5 miliardów złotych, z tego prawie ponad 3 miliardy, 3,2 miliarda są zawiadomienia w trakcie naszych audytów środków publicznych, zawiadomienia do prokuratury. Ze 100 miliardów ogłoszonych z hukiem w tamtym tygodniu robi się tylko 5 miliardów i to z podejrzeniem nieprawidłowości przy ich wydatkowaniu. No właśnie, i co państwo na te słowa premiera, potem słowa Krajowej Administracji Skarbowej? Najbardziej spodobała mi się wypowiedź pana szefa KAS-u, który powiedział prawie ponad 3 miliardy złotych. To ja mam problem, żeby uściślić, co to jest za liczba. No może dla niektórych pewne kwoty tak znaczą, jak dla nas może 2 czy 3 złote, nie wiem.
Natomiast to jest po prostu niepoważne przede wszystkim ze strony premiera Donalda Tuska, który ogłasza tą kwotę. Ja liczyłam na to, że zostaną mi przedstawione normalne wytyczne, przepraszam, wykresy, tak, wszystkie tabelki, co za co. No bo to mam wrażenie, że to 100 miliardów to wzięło się po prostu z sufitu i teraz trwa pilne poszukiwanie. No na razie się znalazło 5 miliardów. Zobaczymy, no może z każdym tygodniem te kwoty będą tutaj dodawane, będą dobijane i prędzej czy później wyjdzie nam te 100 miliardów. Natomiast no to jest tak jak te 100 obietnic. Nie wiem, czy to dla rządu Donalda Tuska jest jakaś taka magiczna cyfra, czy po prostu lubi te cyfry. No te 100 obietnic, podobnie jak te 100 miliardów, mam wrażenie, że to się nie zrealizuje. Dlatego, że przede wszystkim no, ta kwota jest porażająca. No, co by musiało się dziać w Zjednoczonej Prawicy przez 108 lat, żeby wyprodukować aż taką kwotę kradzieży. No nie, tym bardziej, że to 100 miliardów to chyba zbliża się deficyt budżetowy Polski, więc mam wrażenie, że Donald Tusk po prostu próbuje tym wszystkim, tą propagandą taką kłamliwą przykryć swoje problemy i no, zbliżające się niestety ekonomiczne problemy całej polskiej gospodarki i nas przede wszystkim Polaków. I myślę, że to tylko ma taki wymiar, a z rzeczywistością nic nie ma wspólnego i z takimi no, rzetelnymi rozliczeniami, które powinno oczywiście mieć zawsze miejsce i na to bym liczyła. No niestety to jest akurat niemożliwe w przypadku tego rządu. Panie redaktorze, a pan widzi jeszcze jakieś inne powody poza tym odwracaniem uwagi od swoich, od rządu niedociągnięć w różnych sprawach, to co mówi pani redaktor? Czy widzi pan jeszcze inne powody no do tej narracji, którą rząd prezentuje o tym, jakoby PiS miał kraść na potęgę? Jak wspomniałem, po 8 miesiącach rządów Platformy niczego nie ma, z czego by byli zadowoleni Polacy. Nie ma żadnej kwoty wolnej od podatku zwiększonej. Nie ma żadnych programów, które by pozwalały sądzić, że nasza gospodarka dalej się będzie rozwijała. Ta kwota 100 miliardów miała podpalić scenę polityczną, miała Polaków przekonać, że tak, wielkie nieprawidłowości były. No, po lipcu mamy deficyt tej koalicji lewicowej rządzącej, przekroczył 80 miliardów złotych po lipcu. Tak, na koniec lipca tyle deficyt wynosił. No teraz Krajowa Administracja Skarbowa mówi, że no tu 3 miliardy już mają, tylko to są wszystko kwoty, które tam zakwestionowali urzędnicy, ale to nie oznacza, że te kwoty się utrzymają w sądach, bo to, że prokuratura wniesie do sądu, to raczej pewne, bo prokuratura obecnie wnosi praktycznie wszystko pod rządami Adama Bodnara, co może uderzyć w poprzednią władzę. Tak więc ja bym się nie spodziewał, że te kwoty jakieś będą, bo jeśli oni oceniają, że dostała to jakaś prawicowa organizacja w jakimś programie, a nie lewicowa i to jest złe, no to naprawdę ja bym nie oczekiwał, że nawet jakiś miliard będzie. To dosłownie jeszcze po zdaniu od Państwa poproszę. Czy to nie jest po prostu scenariusz do tego, żeby przygotowywać opinię publiczną na odebranie Prawo i Sprawiedliwości dostępu do państwowej kasy, subwencji, dotacji? Tak, no ta decyzja już była przekładana i przed nami zaraz. Myślę, że to może być jakiś, tak prawda, argument, że w związku z tym, że oni tyle nam ukradli, wam ukradli, tak, Polakom, to my teraz wam zablokujemy subwencje i no de facto was zagłodzimy. To może być właśnie w ten sposób szyte i dlatego możemy się spodziewać każdej decyzji. Panie redaktorze, jeszcze zdanie od pana? No na pewno, ale ja bym tutaj bardziej się skłaniał, że tu chodzi o odwrócenie uwagi Polaków od problemów, tak? No bo na każde niepowiedzenie rządu obecnego powiedzą PiS ukradł pieniądze i teraz nie mamy na inwestycje. No tak, to będziemy musieli poczekać na to, co będzie się w tej sprawie działo. Program kończymy. Pani redaktor Aneta Przysiężniuk-Parys, pan redaktor Robert Popielewicz, nasz dziennik. Bardzo dziękuję za udział w programie. Dziękuję z Panem Bogiem. A ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem i do zobaczenia w Polskim Punkcie Widzenia o godzinie 21:40.